cześć, cześć. Dzisiaj wyjątkowo nie maluję, ale o zgrozo rapuję. Może jestem w ogóle ostatnia, która przystępuje do tego wyzwania, ale wiecie, lepiej późno niż wcale. Takie mam motto. A żeby było mi raźniej, mam ze sobą dzisiaj swoją ekipę, moich ludzi, którzy zawsze mnie wspierają. Może nie zobaczycie tutaj Rafała, ale on oczywiście jest z nami, wszystko miksuje i montuje, więc wielkie dzięki. Dzięki również za nominację Spaczu Jacek Rychlicki. To jest oczywiście Hot 16 Challenge 2. Zaczynamy! Trochę spóźniona, lecz nie będę się przejmować. Czasem rzeczy muszą potrwać, a ja wolę ważyć słowa, zamiast rzucać je na wiatr, na mgłę czy jej cień. Nawet ostry, mniejsza z tym, zaraz zgubię tutaj dym. Zanim pójdą nominacje, mam pytania liczne. Jak tam zdrowie, mam na myśli w szczególności to psychiczne. Jak tam nosisz izolację, czy cię COVID nie zrujnował? Gdzie nie lecisz na wakacje, jakie plany pokrzyżował ci wirus SARS-CoV-2, co podstępem się wdarł w naszą przestrzeń? Czy on nie wie, że nikt go tu nie chce? A nikt go tu nie chce. Za czym tęsknisz, bo ja za normalnością. Wiem, dla każdego ona znaczy coś innego. Dla mnie to szkoła, koledzy, spotkania, plac zabaw, wycieczki, karate. A zatem, kiedy to wróci? Co mnie smuci, że niewiele mogę zrobić. Rapuję też 16 i się pomaga, wspiera. Z mamą i z bratem pomaganie wybieram. Pomaganie wybieram. Się pomaga. Hot 16 Challenge 2. Dorota Strix i jej friki. Na pewno doskonale wiecie, o co chodzi w akcji. Link do zbiórki macie w opisie. Wpłacamy dla medyków, a teraz nominacje. Nominuję kanał Zwariowani. Nominuję Julię Podst. Moje nominacje lecą do Kapasowi, muzykoterapii Muska oraz 11 ADH Polany z Katowic. No i to by było na tyle. Bądźcie zdrowi, wielkie dzięki. Buźka.